Yo, siemanko, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Jest to kolejny Tsunami Challenge, słuchajcie, dziękuję wam za wszystkie lajki pod ostatnim filmem. Jeżeli ten film wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jak będzie 10 tysięcy, będziemy mega szczęśliwi, słuchajcie. Oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi, jesteście pierwszy raz, nie zapomnijcie o dzwoneczku i wpadnijcie na vitoshop.pl, jeżeli chcecie fajne koszuleczki ze mną i z Bello. Słuchajcie, jesteśmy u doktora Oliva, on nam będzie już dzisiaj ma dla nas jakieś kolejne zadanie. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, co to jest za zadanie, więc lecimy do niego, słuchajcie, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Idziesz, Bella? Idziesz, okej. Okay. Jak tam przygotowania do świąt? Ej, daj spokój, nie ma czasu na nic. Nie masz czasu? Nie ma, dobra, czekaj. Cześć, okay. Doktorze. Cześć, doktorze. Siemano. Cześć, witaj, Bella. Słuchajcie, mam na was zadanie. Przez to, że tak długo mnie nie było, zrobiło się tu strasznie brudno i zalęgły się pająki. Pomóżcie mi je stąd przegonić. Słyszałeś, Bella? No. U niego w piwnicy zalęgły się pająki. On chce, żebyśmy mu pomogli, słuchajcie, je wypłoszyć stamtąd, tak? Czyli żebyśmy tam posprzątali w tej piwnicy. Więc Bella, musimy się tam udać. Ja tam nie idę. Boisz się? Tak. Ja też się trochę nienawidzę cykam. Nienawidzę pająków. Ja też się trochę cykam. Ale dobra, będziemy musieli to spróbować zrobić. Trochę mi pomoże, bo ja też trochę się ich cykam. Wy też możecie dać znać w komentarzach, czy boicie się pająków. Boimy w ogóle się. Czy boicie się pająków? Okej, dajcie znać w komentarzach, a my idziemy do piwnicy. Okej, Bella, ej, tu w piwnicy się zajrzyliśmy, ale patrzcie, co tutaj się dzieje. Jo, się kręcę, co te pająki tu robią? Oh my god. Co jaki, się dzieje? Jak tutaj jest brudno, oh, w ogóle. Ej, dobra, czekaj, musimy je pogonić stąd. Uciekajcie, pająki! Jezu, co tu się dzieje? Masakra, patrzcie, co robią te pająki. Jezu, to jeszcze takie malutkie pajączki są, patrz. No, Bella. A patrz, jak jeden ma oczyska. Oh my god, co tu się dzieje? Słuchajcie, jakich jest dużo w ogóle. Uciekajcie stąd, pająki! Nie wolno. Czekaj, musimy tu im zrobić wyjście może. Okej, okay, czekaj, zróbmy to z tej strony. Może one stąd wyjdą, tu zniszczymy trochę. Zniszczymy trochę tej satelity tutaj doktora, ale może one wyjdźcie tędy wyjdą, stąd. Czekaj, pogonię. Już uciekać stąd! Uciekać stąd! Ej, one nie chcą stąd wyjść! Dobra, czekaj, jednego wygoniłem całkiem stąd, okej, okay. Uciekaj! O nie, uciekaj, nie, niedobry pająku! Nie patrz na mnie nawet! Uciekaj stąd, pająku, niedobry! Stąd. Dobra, jednego wygoniłem. Dobra. Ten czekaj. Wielki jest straszny! O Jezu, tutaj a, co tu się dzieje? A, bo one zostają, bo tam są, widzisz? No, widzę! Czekaj, musimy je wygonić stąd. O, czekaj, tego spróbuję stąd wytaszczyć. Jezu, jak one, tutaj nabrudziły w ogóle, co tu się dzieje? Oh my god, oh my god. Dobra, niepotrzebny jest jakiś mieczyk, słuchajcie, potrzebny jest jakiś mieczyk, czekajcie. Diamond sword, okej, okay, to będzie, tak, dużo lepiej nam będzie. Dobra, okej, okay. Teraz trzeba je pogonić tym mieczykiem. Jak one okay, dobra. Chodź tu, pająku. Chodź tu, pająku. Niedobry. Czekaj, wyganiam go. O, dobra, udało mi się jednego. Weź ty, bo ja się dobra, czekaj jeszcze mogę. Tego, dobra. Czyli ten najbardziej brudzą. No, patrz, no, co tu się dzieje. Jejku. Dobra, i czekaj. Stąd. Dobra, może się go uda. Kurczę, jakie one mocne. Są te pająki. Mocne. O, dobra, one czekaj. Już same idą za tamtym, wiesz? Dobra, czekaj, próbuję go wygonić stąd tutaj. Całkowicie. Dobra, czekaj, już prawie, nie? Jakimiś podkami, czekaj go. Kurczę, nie mogę go wyrzucić stąd, ej. Dobra, czekaj, spadnij z tej góry, Dobra, nie ma już żadnych tu środków. Dobra, ten jeden jeszcze go wygoni. O, dobra, wygoniłem go elegancko. Dobra, nie ma go. Ej, jeszcze to jest tutaj. Jeden wariat. O, dobra, ten już. Uciekaj stąd. Dobra, czekaj, go wygonię tam. Weź go tam, hen daleko. Dobra, nie? Poleciał, okej. Okay. O, chyba się nam się udało. Nie. Ale tutaj było pająków, słuchajcie, masakra jakaś, co tu się wydarzyło. Ale mi ciarki przeszły. Wow, Bella, patrz, co tu się pojawiło! Spiderman.exe, ej, co ty tutaj chcesz? Zniszczyć wasze miasto, ześlę na nie moje tsunami. O nie, Bella, słyszałeś? Uciekajmy od niego! Uciekajmy, chodźmy do doktora, szybko! Uciekajmy do doktora, musimy mu o tym powiedzieć, słuchajcie. Przyszedł Spiderman.exe i powiedział, że zrzuci na nas tsunami Spidermana, słuchajcie. Tsunami Spidermana, czyli pewnie to będą pająki i będziemy musieli pokonać tego bossa Spidermana.exe, słuchajcie. Mam nadzieję, że doktor nam coś tu pomoże i powie, jakie bazy mamy zbudować, bo nie wiemy nic, słuchajcie. Pomogliśmy mu usunąć je z tej piwnicy, ale niestety pojawił się Spiderman.exe, który powiedział, że zejdzie na nas tsunami Spidermana. Oh my god. Nie widzisz. Po prostu ja się mega się tego boję. Jeszcze więcej pająków będzie. Doktorze! Właśnie. Doktorze, mamy problem. Posprzątaliśmy ci tą piwnicę, ale teraz pojawił się Spiderman.exe i powiedział, że idzie na nas tsunami.
pająków o, i Spidermana. O nie, to niedobrze, musicie zbudować sobie bazy z pajęczynami, aby wam się udało przetrwać. O nie, Bela, widzisz, musimy zbudować sobie bazy, które nas obronią przed tym tsunami. Musimy zbudować bazy takie, wiecie, pająkowe bardziej, dużo pajęczyn i tak dalej, i mega obronne, które nam pomogą przetrwać to tsunami i walczyć później z bossem Spiderman.exe, słuchajcie. Dobra. Mam nadzieję, że nam się to uda, także lecimy na plażę budować sobie bazy. Okej, słuchajcie, jesteśmy już na plaży, także zaczynamy budowanie. 3, 2, 1, start i budujemy bazy obronne i takie, które pomogą nam obronić się przed pająkami, więc pewnie wykorzystamy tutaj jakieś, słuchajcie, pajęczyny i tak dalej. Myślę, że to będzie fajne. No i ja spróbuję na przykład zbudować bazę w kolorze czerwonym, czyli weźmy ja sobie coś red, takie coś, żeby było podobnego troszeczkę do tego Spidermana, czyli wezmę sobie tutaj jest takie wzmocnione szkło, to myślę, że będzie co? Dobra opcja. Jest coś takiego tutaj i jeszcze jest redstone, więc w sumie redstone też można było wykorzystać. Okej, więc zaczynałem budowanie i ja sobie dzisiaj zbuduję taką mega hardkorową bazę, która mnie obroni, słuchajcie, przed tym właśnie tsunami. Trochę ją uzbroimy, Bella też będzie sobie pewnie uzbrajała, czyli jakieś miny i tak dalej tutaj dołożymy, więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie się nam tutaj prezentowało. A z tej, właśnie. Aby tylko te pająki się tu nigdzie nie dostały. No, nie dostały się, bo to będzie najgorsze. Czy przez to szkło cokolwiek widać? Trochę widać, ale jest takie, kurczę, ono bardzo, bardzo grube szkło. No. I bardzo mocne prawdopodobnie, więc mało widać przez nie, ale coś tam widać. Dobra, ja sobie taką oszkloną trochę bazę zrobię. Z boku zrobię sobie wejście tutaj, żeby z przodu mieć więcej widoczności, okej. Dobra. Preszurki, plejciki, okej. Dobra, jednak tylko przód sobie zrobię oszklony. O, to będzie dobra, dobra opcja, okej. Zrobimy jakieś wyjście na górę też na pewno. Okay. O, właśnie. Dobra, teraz wyjście okna na górę, a tutaj sobie bym zrobił taką wieżyczkę, myślę, że to byłoby fajne. Las czerwony. Dobra, okej. Pyk, 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 pyk. Dobra, z tyłu będzie trzeba taka... Trzeba się streszczać. Z tyłu będzie taka wieżyczka, więc na pewno musimy się streszczać, słuchajcie, żeby to tsunami nas nie zaskoczyło zbyt szybko i żebyśmy dokończyli bazę, bo ostatnie te, które Lego budowaliśmy, to nas trochę tsunami zaskoczyło. Powiedzmy szczerze, że trochę nas zaskoczyło to tsunami. Za szybko tutaj przyszło i nie ogarnęliśmy ich, słuchajcie. Mieliśmy niezbudowane i nas po prostu zalało. Po prostu nas zalało. Dobra, okej, czyli tutaj sobie zrobię w ten sposób taką wieżę, z której będę mógł ich atakować. Okej, jakieś szybkie wejście by się tu przydało na tą wieżę. Jakiś teleport czy coś. Na pewno. Ale nie mam takich rzeczy, więc ciężko będzie, dobra. I tu sobie zrobię takie, o, taki podejścik z przodu i będę mógł wychodzić i tutaj ich atakować, dobra. To ty wielkie takie robisz. No ja dzisiaj z hardkorowa, ale już praktycznie mam skończone. Człowieku. Dobra, okej, czyli jeszcze tutaj sobie zrobimy. Pyk, pyk, pyk. Ja też takie chcę. Okej, ale kto chce ci bronić? Zrób sobie takie. Dobra, no, zrobimy tutaj i tu będę miał wejście, okej, elegancko, elegancko, dobra. Tutaj jeszcze podłogę sobie wykończymy też jakoś fajnie, żeby nie było to zwykła podłoga, bo ona może być szybko zalana, więc zrobimy z tego szkła podłogę w sumie. O, to będzie fajnie wyglądało, okej, dobra. Czyli zrobimy coś takiego, pyk, 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 dobra. I teraz tutaj wyjście na górę sobie zrobimy, czyli drabinka musi być. Bierzemy drabinkę. Ja już mam drabinkę postawioną. Już? Tak. O, to ty szybko. Nie ma czasu. Nie ma czasu, trzeba nie szybko, ma. Słuchajcie. Jeszcze fajnie jakoś uzbroimy te nasze bazy, żeby nam pomogły tutaj w walce z tymi pająkami. Na pewno electric fence. Na pewno electric fence. No to będzie mocne na nie. Ja też na pewno. Jakieś miny poustawiam, tylko tak, żeby mnie te miny tutaj właśnie nie zniszczyły, nie? Bo ja mam takie ofarta, że może się tak stać. Dobra, okej. Okay. Czyli zrobimy sobie teraz tak i tutaj zrobimy sobie wejście, czyli trapdora, pyk. Okej, okay, elegancko. Ja też to robię. To ty zgapiasz. Nie. Tak. Ja muszę sprawdzić, czy on teraz będzie działał. Czy ja go dobrze stawiam, bo trochę też nie wiem. No oczywiście, że źle. Dobra, ja okej, okay, u mnie działa, okej, jest spoczko, dobra, czyli tutaj mamy coś takiego, dobra, teraz idę na zewnątrz, słuchajcie, jakoś tutaj obronę zrobię tej bazy. Weźmy sobie iron doorsy. Dobra, są te, które są reinforced, tylko jakie się otwiera, to nie mam pojęcia. Okej. Więc zrobię iron doorsy zwykłe, czyli zrobimy door, dobra, teraz? Iron doorsy i zrobimy button. Można iść teraz? Okej, okay, dobra, mamy to. Czyli pyk, aha, nie mogę na szkle postawić, okej, okay, dobra, czyli postawimy na tym. Pyk, pyk, dobra, hop.
Czy ktoś otwierają mi powie, się. Jak mam tego trapdora postawić? Ej, ale nie zamykają się te drzwi. What? No. Dlaczego drzwi się nie zamykają? Idzie Bella do góry. I tu bo to jest na redstone, dlatego one... Chyba to nie działa, słuchajcie, w drugą stronę i one nie chcą się zamknąć. Ajajajajajaj, dobra, muszę tutaj drewno spróbować postawić, dobra. Mam nadzieję, że tak zadziałają. Co ja mam teraz robić? Kurczę, nie działa to. Dobra, muszę tutaj pokombinować, bo nie chcę działać na redstone te drzwi. Dobra, zróbmy coś takiego i tu zróbmy... Tak. Raz jeszcze. Dobra. Zobaczmy, czy teraz to będzie działać. Działa, okej. Okay. Dobra, naprawiłem. Naprawione już jest, okej. Okay. Teraz sand weźmy sobie, dobra. I teraz tak, tutaj postawimy zaraz sobie jakieś miny dookoła. Electric fence też by się przydały. Dobra, stawiam. Mamy electric iron fence. Dobra, okej. Okay. Czyli zrobimy sobie coś takiego dookoła. Pyk. Muszę zaraz przylecieć do ciebie. Po co? I zobaczyć, jak masz postawionego tego trapdora. Czemu? Bo coś mi się nie chce postawić. Musisz na odwrót go postawić, żeby się dobrze otwierał. No, co ty nie powiesz? No, no tak stawiałam, ale no nie mogę wyjść wtedy. Czekajcie, fence miałem. Fence. Dobra. Czy bramka jest? Ale są jakieś dwa rodzaje, nie? Tych fence'ów. Są dwa. A, ty masz ten, co ja mam. Ten mają bramkę, tylko żeby tu wejść, to musi być chyba jeszcze plate postawiony. Tak? No bo inaczej chyba się nie wejdzie. To w ogóle kurczę, się nie w ogóle nie chcę, nie da rady. To ja zostawię sobie. To nie, bo to musi być jakaś opcja na to. Nie wiem, czy tak. Tylko nie mam pojęcia jaka. Dobra, to ja zostawię sobie tutaj dziurę też, okej. Ja też. Teraz miny. Dobra, teraz miny. Tylko uważaj, żeby to nie wybuchło koło mojego domu, bo normalnie nie ręczę za siebie, nie? Oj, tam gadasz. Dobra. Dobra, ja tu postawię tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, okej. Pęk, dobra. Jeszcze spikes? O, mam spikes, dobra, elegancko. Spikesy też są spoko. Więc tutaj przed electric fence'ami to postawimy. To na pewno dużo, dużo nam da, bo te pająki będą tutaj trzepał, ich będzie prąd i od razu na spikesy wejdą, więc podwójny damage. Dobra, hop. Dobra, miny postawione. Dobra, okej, super. Woo! Ej no! Już jakaś wybuchła. Jezu, jak się przestraszyłem, nie? No musiałeś ją dotknąć. No musiałem ją dotknąć niechcący. Dobra, jedna już wybucha, będzie okej. Okay. Czemu ty taką samą bazę sobie zbudowałeś, jak moja? Czemu taką oszuście? Samą? Czemu? Co się mówiłam, czemu ja zgapiłaś? Dobra, jeszcze black potrzebuję. Jak się ta pajęczynę chcę, a jest mam. Dobra. Dobra, jeszcze tutaj czarne sobie wstawię okna. Pyk, dobra. Będzie to ładnie wyglądało troszeczkę. Okej, okay. I teraz potrzebuję zrobić jeszcze sobie coś takiego, żeby no tutaj i dobra. Nie wypaść. A to nie są okna, to jest po prostu czarny klej. Okej. Okay. Jeszcze będzie pajęczyny. Dobra, i teraz tak, faktycznie, teraz jest kołeb, dobra, mam. Okej. Okay. Okej, okay. I teraz tak. I idę zobaczyć do ciebie na tego trapdora, nie? To idź zobacz, tylko mi nie zepsuj. Poka. Co ty dobra, tu, masz? Tu dookoła sobie. Tak się wchodzi. Zrobimy coś takiego. Okej, okay, super. Dobra, to będzie mega obronna baza w dzisiejszym odcinku, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobają takie obronne bazy. Także dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie obronne bazy, właśnie budowane, czy bardziej takie postacie. Więc możecie dać znać w komentarzach. Okej, okay, ja tutaj sobie to obuduję chyba całkiem tym pajęczyną. Znaczy do takiej wysokości w sumie tylko. Okej. Okay. Okej. I wyjdź teraz Bella. Dobra. Hop. Nie, iść. Dobra, już tutaj kończymy, słuchajcie, ile tam minut zostało? Ty, koniec czasu! No, koniec czasu, już 9 minuta, słuchajcie, zaraz będzie tutaj to tsunami, więc musimy ogarnąć jeszcze to szybciej. Dobra, ja sobie tylko tutaj wykończę tą pajęczyną i czekamy, słuchajcie, na tsunami Spidermana. Dobra, okej. Okay. Tutaj wszystko mamy, więc tak wyglądają nasze bazy, tak wygląda moja baza, tak wygląda baza Belli. Taka dziwaczna trochę. To co, ona ma być taka dziwaczna? Taki dziwolog, pamiętaj, że to będzie tsunami, nie? Żeby ciebie nie zalało. No dobra, okej. Okay. Słuchajcie, czekamy, teraz uzbrajemy się i czekamy na tsunami Spidermana.
Okej, słuchajcie, jesteśmy już gotowi na tsunami Spidermana i słuchajcie, wbijemy tutaj na górę, ja już jestem uzbrojony, mam... Co ja nie mogę tu wejść? Wow, dobra, co tu się stało? Ja mam, słuchajcie, mega super strój, bo mam takie efekty, że to jest jakaś masakra, wyglądam jak jakiś robot. No i patrzcie jak to wygląda, tutaj jest tsunami, jest woda, zamieniła się, słuchajcie, w Spidermana i idzie tsunami Spidermana.exe na nas, widzicie? Bella, zaczyna cię zalewać. Nie gadaj! No już, mówię nie, ci. Nie. Gdzie ty jesteś? Ja chcę wejść na górę, jakaś pomarańczowa. Już się pierwsza fala wlała, a tam są pająki. Czekaj, ja idę do te pająki. What? Czy mi się uda, słuchajcie? Ja tutaj mam taką fajną broń, którą jest taki blaster, słuchajcie, który można tutaj strzelać. Nie wiem, czy one już się utopiły, te pająki. Dobra, ja atakuję te pająki. Nie, to faktycznie mnie chciało zalać. No nieźle, słuchajcie, patrzcie, jak tym się fajnie strzela. Wow, to jest mega. Wow, jaki zombie ten do mnie idzie, pająk, patrz. O, ty wariacie niedobry. Dobra, atakuję te pająki, słuchajcie. To są jakieś dziwaczne te pająki. Czekajcie, ja sobie ściągnę jednak jedną część tego ubrania, bo mam takiego speeda, że nie idzie tego ogarnąć. Wow! Ty, Bella, no uważaj na moje miny. Na moje miny weszłaś. Moje miny? Tak. O, nie, one idą do mnie. No widzę właśnie, jej zaczyna zalewać. Będziemy musieli zaraz... Dobra, ja uciekam do mojej bazy, nie? Ja się chowam do mojej bazy. Jest! Bella, uważaj troszeczkę. Ja z rakiety. Ale ja widzę, ale uważaj na moją bazę. Nie. Dobra. Nie. Czekaj, ja tutaj muszę wejść do mojej bazy. Okej, udało mi się schować. Dobra, muszę się uważać, Bella, bo idzie to tsunami. Ono jest mega, mega ogromne. Dobra, czekajcie. Bang, dobra. Okej, słuchajcie, więc tutaj jestem na górze. Zaczyna nas zalewać tsunami Spidermana. Nie, ono zaleje, słuchajcie, całą wioskę. Bella, całą wioskę zostanie zalana. To jest jakaś masakra. Ja to, co ci się nie tu pomogę. Dzieje. Czemu? Bo ja się ich boję. Co się stało? Patrzcie, jak ja strzelam tymi fireballami, ja ale nie mogę trafić w te pająki. O nie! Nie, 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 chowaj się, chowaj się. O, jest, udało mi się. Dobra, udało mi się, słuchajcie. Oh my god. Ej, Bella, ty stoisz pod wodą. Bella, utoniesz. Nie chcę utonąć. Masakra, słuchajcie, co tu się dzieje, to jest jakaś masakra. Ja teraz czekam, słuchajcie, bo to tsunami nas zalało i będziemy musieli wyjść na górę i popatrzeć z tym Spidermanem.exe. On pewnie tutaj za chwilę się zespawni, więc będziemy musieli z nim popatrzeć. Mam nadzieję, że nam się uda. Mam nadzieję, że nam się, słuchajcie, uda. Okej, słuchajcie, udało nam się wypłynąć z naszych baz, bo nas totalnie zalało i tutaj jak widzicie mamy Spidermana.exe. Tam jest jeszcze wielki pająk, którego będziemy musieli chyba pokonać. Mam taką nadzieję, że... Znaczy, mam nadzieję, myślę, że będziemy musieli go pokonać. Na razie musimy strzelać do tego Spidermana, nie? Ale tu ja bym chciała z rakiety, ale to nie, to ja... Patrzcie, jak go wysadziłem w kosmos! Co? Patrzcie, poleciał! O nie, dobra, musimy go, Bella, zacząć atakować, dawaj, lecimy tam do niego. Dobra, lecimy do niego, nie wiem ile on ma HP, ale on ma pewnie mega... Ludzie, odsuńcie się. Patrz, jak on zwariował, patrz, co się z nim dzieje. Co on robi? Ale bo on tak skacze przecież. Dobra, czekaj. Czekaj, nie strzelaj do niego. Czemu? Bo go odrzucisz dalej, a ja nie zdążę do niego przejść. A, dobra. Czekaj chwilę, muszę do niego... Dobra. Tutaj przejść. Ja idę z tyłu. O kurcze, bije mnie. Bije? No. Mnie jeszcze nie zauważył. Dobra, to weź go. O, dobra. Tak. Dobra, okej. Nie strzel we mnie. Dobra, czekaj, ja go próbuję tutaj uderzyć. Dobra. Ale teraz... Nie odrzucaj go tak, Bella. Bo ja go nie dogonię nigdy w życiu. Chodź tutaj i go sfokusuj go na siebie, bo ja inaczej on chce mnie bić. Dobra. O, ja nie mogę podejść to do niego. To ja. Nie, jeszcze wielki pająk jest pod nim. Oh my god. Nie. Dobra, czekajcie. Dobra, strzelam do niego. Muszę go odrzucić aż patrz, tam. Patrz, Spidermanie to ja. Jak on skacze, to jest Spiderman normalnie wysoki. Znaczy wysoki, to jest prawdziwy Spiderman. Patrz, jak on skacze patrz, wysoko. To ja. Oh my god, ja nie wiem, czy nam się uda go pogadać. Jaka pajęczyca tam jest. Dawaj, Bella, pomóż mi go bić. Dobra, bij go, żeby nie było. A nie masz, tego? Nie masz mieczyka? Mam. Mieczykiem go dawaj. Dobra. Dawaj, bo on teraz mnie bije. No, bij go, bij. Jego. Dobra, elegancko. Okej, musimy go, słuchajcie, zniszczyć. Chodź tu, Spidermanie.exe. Musimy uratować nasze miasto przed tsunami tym. A masz. Ile on ma jeszcze życia? On ma mnóstwo życia pewnie. Ma mnóstwo? No, będzie ciężko go zniszczyć. Z rakiety strzeliła? Nie wiem, czy to coś pomaga. Ja strzelałem do niego z tych moich. No. Ale to chyba go tylko odrzuca i ja nie wiem, czy mu to cokolwiek coś zabiera. Dobra. Poleciał wysoko. Dawaj. Biję go ciągle, teraz w nogi go biorę. O tu, patrz. Dobra, dawaj go. Jezu, jak on wariuje, nie? Masakra jakaś, dobra. Czekajcie, bo dobrze nam idzie, ale on strasznie mocno bije. Bardzo dużo ma tego też życia. Jak on bije, nie? Mocno. No. Masakra. Może go złapie w tą, w sieć. Jak on łapie. Ej, on się pali. O, jest! Udało się! Nice. Jest, pokonaliśmy go. Została nam tylko pajęczyca do pokonania, Bella.
Dawaj ona ją. Jest tam. Czekaj, musimy tam pod spód. Ja mam takie coś na pająki, to jest Spider Smasher. Dobra, spróbujemy ją zaatakować, może się uda, słuchajcie. A ja chyba Spidermana już tam rakietnicę. Ej, tutaj pod wodą ciężko, nie da się tym strzelać. Może o, się o, udało się, dobra, jest poleciała myśla do góry. Wyprowadziłem ją na górę. Ona też lata, dobra, jakoś. No bo ja ją tak uderzyłem. Ja z nią strzelę rakietą. Czekaj, spada. O, tylko ty żebyś kurczę się odsunął. Czekaj, bo coś ciężko ją w ogóle nie można jej trafić, nie? Nie wiadomo gdzie ją bić. A masz. Czekaj. Ej, ja się zaraz usunę, utopię się. Utopię się zaraz. Pomocy! Dlaczego ta rakieta nie poszła? Pomocy! Ona jest pod wodą. Jest, strzeliłam. Czekaj, teraz ja w nią. Ale to jej nic nie daje. Nic jej nie zabiera. Dobra, ciężko ją jest w ogóle. A masz! Ciężko ją jest w ogóle bić. Teraz, teraz strzelaj do niej z rakiety. Wow! Gdzie ty jesteś? Ona pod spód, pod ten ona znowu. Ja jestem na niej, nie jestem. Oh my god, jak ją ciężko będzie ją zniszczyć, słuchajcie. Nie wiadomo gdzie ją klepać w ogóle, ona jest tak duża. Ja ją w brzuch olnię. Ja nie wiem, czy my ją właśnie uderzamy, wiesz? Ja też. Ja też nie wiem. O kurczę, w ogóle jej nie uderzamy chyba. A masz. Ty chyba jej nic nie zabieramy. Nie, chyba nie, w ogóle to jest jakaś masakra. Słuchajcie, czy nam się uda ją pokonać, nie? Nie wiemy, będziemy musieli to zrobić w kolejnym odcinku. Masakra jakaś, nie wiemy jak pokonać tego dużego pająka. Musicie dać znać nam w komentarzach, co wy sądzicie o tym, jak mamy pokonać tego pająka. I oczywiście zostawcie łapkę w górę, każda łapka pomoże nam pokonać tego wielkiego pająka właśnie tutaj w naszym świecie i usunąć tsunami Spidermana z naszego świata. Także słuchajcie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshop.pl. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa!